Cześć! Witam Was bez wątpienia, moje fany na moim kanale. Tak jak zapowiedziałem kiedyś na filmie, który był początkiem ramówki wakacyjnej. Znaczy, Wy to powinniście wiedzieć od dawna, ale przypominam, WTF Klotz obchodzi pierwsze urodziny. Dokładnie rok temu, będąc na wakacjach we Władysławowie. Właściwie moja dziewczyna trochę na złość powiedziała mi, jak kupiłem podróbkę i się śmiałem, że się dobrze wyświetlają. Ona sobie do mnie zażartowała, to se może w ogóle trzeci kanał zrób. Bo wiecie, już wtedy miałem gaming, mój bazowy kanał. I ona sobie tak zażartowała, a ja tak pomyślałem, kurczę, no, nie kupię. I z jej takiej trochę ironii, trochę jej żartu powstał, moi drodzy, właśnie ten kanał, który, uwaga, jako pierwszy z moich kanałów niedawno zaliczył 2000 subów w niecały rok. Mój bazowy kanał Klotz Kozaur, zaznaczmy, potrzebował na to ponad 2 lat tam z moim haczykiem. Gry, jeżeli to zrobią w 2 lata, to w ogóle będzie mega sukces. WTF Klotz zrobił to w mniej niż 2 miesiące, a nawet jeszcze lepiej, bo moi drodzy, bo nie zapominajmy, że pierwszy miesiąc na tym kanale to były stare filmiki, które były, wiecie, rzucane na ten kanał po prostu w ramach takiego przypomnienia, w ramach, żeby tu się też po prostu znalazły. Więc de facto zrobił to w 11 miesięcy, super, bardzo Wam dziękuję za to wsparcie, bardzo Wam dziękuję za to, że właśnie daliście mi te wszystkie subiki i że jesteście tutaj i robicie tak fantastyczne wyświetlenia na tym kanale. No i kto wie, to się kiedyś moim bazowym kanałem nie stanie, jak patrząc na to, co się tutaj wyrabia. Moi drodzy, nie mniej, dziś otwieramy sobie paczuszki od Was. Nie powiem, większość z Was dała mi te paczuszki na konwencie, na spotkaniu w Historylandzie, które miałem, znaczy miałem prawie giga, tam po prostu też byłem, wy o tym wiedzieliście i tam przynieśliście mi paczki. Jeżeli nie widzieliście jakimś cudem tego filmiku, to na moim bazowym kanale już jest ten film do obejrzenia, moja relacja taka właśnie z tego spotkania. Ale poza tym jedna paczka przyszła mi drogą pocztową i to jest ta największa, a jedną kopertę jeszcze otrzymałem gdzieś dosłownie, moi drodzy, minutę temu. Szedłem zamykać już tu mieszkanie, żeby mi nikt nie wchodził, nie pukał i tak dalej, bo mówię, będę nagrywał filmik, a tu paczuszka leży. No proszę, ktoś na styk jeszcze zdążył z tą paczuszką. Nie traćmy więc czasu, są pierwsze urodziny, wyjątkowo też, że mam kamerę na siebie, żebyście widzieli mnie, jak otwieram moją reakcję na te paczuszki, a nie na same paczuszki, bo co innego, jak otwieramy Lego na bazowym kanale, urodziny. No właśnie, a propos jeszcze, moi drodzy, to nie jest tak, że to jest tak malutko paczek na urodziny. Ja wiem, wy uwielbiacie ten kanał, wy uwielbiacie ten content, dlatego na zwykłe urodziny kanału klockowego też mi takie rzeczy przysyłacie. Oj, czekajcie, telefon. No jeszcze jest, no jest 10-15 minut. Za 15 minut możemy się już umówić na tym. Także nie tracimy czasu. Jak mówię, większość paczek wysyłacie mi faktycznie na bazowym kanale, również na urodziny. Maciek tam dał popis, ale fajnie, że tu również mi je przysyłacie. Naprawdę doceniam to i ten program też to doceni bez wątpienia, moi drodzy. Jednak nie traćmy tego czasu, otwórzmy sobie. Ja proponuję otworzyć paczki w kolejności, jakiej do mnie przychodziły, czyli kopertą sobie zakończymy otwieranie. Te 3 paczki właśnie dostałem na konwencie, tutaj na spotkaniu z widzami i otworzę je w kolejności, jakiej wydaje mi się, że dostałem je. A i owszem, mógłbym teraz odpalić to wideo, które wspominałem, obejrzeć, w jakiej kolejności dostałem i otworzyć tak, jak powinienem. Ale to by było zbyt profesjonalne, nie tylko jak na ten kanał, ale i na mnie. Więc zaczniemy od ogromnej paczki, którą dostałem od sam nie wiem kogo, ale jest ona no praktycznie tak duża, jak wszystkie pozostałe razem wzięte. Aż mnie zęby zawolały, ponieważ kurczę, muszę je teraz otworzyć specjalnym przyrządzeniem do otwierania paczuszek. A ja ostatnio coś zaczynam cierpieć na takie kurcze, jakbyś słyszał jakąś kredę, ale ta tablica, bo... serio. Kiedyś to nie przeszkadzało w ogóle, a teraz takie dźwięki jest... Serio, masakra. Moi drodzy, nie mam tu żadnych oznaczeń, chyba góra-dół, więc otwieram to z tej strony, z której była naklejka, zakładając, że to jest właściwa strona do otwierania. Na pewno kolega dba o to, byśmy na kanale nie zamarzli, nie umarli, ponieważ mam tu pełno wypełniacza w postaci gazety, który oczywiście w zimie posłuży za coś do palenia w piecu. Super, wow, doceniam jak najbardziej, oczywiście nie zamarzniemy, więc kurczę, jest cudownie. Moi drodzy, no paczka wygląda przefajnie, ja wam muszę to pokazać na chwilę. Spójrzcie, jak kolega pięknie zadbał, mamy list, jak świetnie zapakowany, no i mamy zawartość, naprawdę ogromna ilość paczek. Ktoś się postarał, ktoś się mocno postarał, moi drodzy, a kto to jest?
zobaczmy, list w ogóle związany jest. Czy wy to widzicie, jak ktoś ładnie to zrobił? Kurczę, nikt tak ładnego listu na pewno mi jeszcze na bazowym kanale nawet nie przysłał. Więc kurczę, no super ekstra. To ja wszystkie listy od was zostawiam, moi drodzy. Także spójrzcie, jak ktoś ładnie się jeszcze rozpisał. WTF, mamy tu takiego prawie fanarta. Witaj WTF Klotz, jest to już moja druga paczka do ciebie, super, ale łącznie czwarta do Szymona M. O, czyli musiałeś też wysłać dwie na bazowy kanał. Kurczę, znaczy muszę wpisać jakąś listę najlepszych. Okej, okay, już wiem kto. Zobaczycie, nie Maciek. Gratuluję roku kanału na YouTube, dziękuję ci bardzo, 100 odcinków oraz dużej ilości subskrypcji. W tej paczce znajdziesz, no i właśnie tu mam opisany jeden. No może będę otwierał jedna i jednocześnie czytał, moi drodzy. Wybaczcie, muszę to tu czymś przygwoździć, ponieważ na pierwszy start, moi drodzy, idzie jedyneczka, czym jest zestaw z AliExpressu. Zestaw, tak jest. Jest to opisane zestaw i patrzcie, jakie to jest duże. To może być zestaw. Pięknie zapakowane, widzicie, w papier, we wszystko, kurczę. Ja lubię, jak się tak staracie, naprawdę doceniam to niesamowicie, jak wy się tak staracie. I jest to dla mnie super, bo to pokazuje, jak jestem dla was też ważny. W środku już nic nie mamy. I spójrzmy, co my tu dostaliśmy. No jest to coś quasi podobnego, ale z AliExpress, moi drodzy. Taka oto straż pożarna nam się trafiła. Proszę, jak śmiesznie, tanio zapakowana wręcz. Przypuszczam, że to jest oryginalnie tak zapakowana. No, klocki uciekają. Ja to może położę gdzieś tutaj z boczku, niech sobie to tu leży, żeby się nie rozwaliło. Dwójeczka, klocki typu Fortnite. O, czy to będzie dwójeczka? Nie, to będzie piąteczka w ogóle, największa paczka. A klocki typu Fortnite wyglądają, moi drodzy, tak, w taki oto sposób. Oczywiście wszystko, absolutnie wszystko, swoją recenzję dostanie. To nie jest tak, że teraz pokazuję, a później to leję. Nigdy tak nie robię, moi drodzy. Wszystko będzie miało swoją recenzję. Super. Kilka randomowych klocków WTF znajdziemy w trójce. To się również przyda, ale nie, jest trójka. Nie kilka, bo wygląda to dość potężnie. Kurczę, ładnie zapakowane. Wy lepiej w domu tak nie róbcie, bo to jest niebezpieczne. Sam się bałem, że tego nie zrobię tak otwierając. Pięknie opakowany naprawdę prezent. No i faktycznie mamy tu trochę randomowego klocka. Jest bardzo ciekawe drzewo, na pewno. No i jest tu faktycznie troszkę. To się w mieście gdzieś tam pewnie pojawi. Również taki hełm rycerski. A zresztą spójrzcie, jak wygląda całość. Tak wygląda całość, którą tutaj otrzymałem. No ciekawie na pewno. Dosłownie chore klocki w czwórce. Dosłownie chore klocki, malutkie. Ale dosłownie chore klocki? No brzmi zachęcająco, a już myślałem, że podwójnie zapakowane. Wow, co to jest? To są w ogóle, nie no, klocki, bo mas pod spodu, spójrzcie, jakie wejście mają. Coś takiego. Przyjrzymy się oczywiście temu niebawem na kanale, także spokojnie. No ciekawa sprawa, bardzo ciekawa. Pod piątką coś, co pozwoli zostać członkiem Może otwórzmy. Bo ja tam się nie mogę doczytać. Wybacz kolego, wiesz, że kogo mówię, bo wiesz, że to twoja paczka. Nie mogę się doczytać. Aha, dobra, chyba już widzę. Ja już to widzę po kolorze. Po kolorze kartoniku ja już to widzę. Tak jest. Klubu Natalii. Pozostać członkiem klubu Natalii. My Natalię Club już mieliśmy u mnie na kanale. No, cena była taka, ale zestaw super, wow, 29 klocków, dotychczas miałem tylko dziewczynkę, teraz jeszcze będę miał chłopczyka z Natalii Klapy z Lubana, super, po prostu cieszę się jak mój pies, jak dostanie Denta Stixa. Figurka Kobi z gazetki, o, jest oryginalnie zapakowana z saszetką, w której nie ma ulotki, ciekawe, ciekawe, więc szósteczka to jest to również, patrzcie. Jak ładnie kolega opakował. Uczcie się od kolegi, a zaraz się dowiecie, od kogo jest to paczuszka. Uczcie się, moi drodzy, i tak jest. I takie coś już u mnie na kanale było, a tu mamy nową saszetkę tym razem. Też super z żołnierzem. Tu widzę, Kobi troszkę odrobiło lekcję, zrobiło tą folię przezroczystą, przez co ma tą przewagę nad Lego, że trafiamy to, co chcemy w środku. Kobi żołnierz, super. Mi Kobi się teraz bardziej podobają, moi drodzy, więc jak najbardziej jestem na nie otwarty. Są super klockami, są naprawdę fajnymi klockami, coraz jest ich więcej na moim kanale. Mam nadzieję, że o tym wiecie. Patrzę, bo muszę iść na obiad niedługo. Set z różnych WTF-ów. Z różnych? No okej, okay, set z różnych WTF-ów, jak się prezentuje. Już patrzymy, moi drodzy. Set z różnych... Aha, dobra, kumam, o co ci chodziło. Naprawdę? Ten Krager to jest WTF? Serio? Nie wygląda. Powiedziałbym, że całkiem jak oryginalny im się tu prezentuje.
kurczę, motor nawet też. Czy to na pewno jest podróba, bo jakościowo nie wygląda to, moi drodzy, jak pod... No nie, no dobra, jak się przyjdzie do motoru jednak, ale hipek, no, ale bierzemy pod uwagę, że mam duże decybel na oku, a nie mam okularów. Nie, bardzo fajna sprawa, naprawdę świetny krager, to jest super ciekawe. Ciekawe elementy WTF, to jest 8, ale jeszcze mamy, bo, aha, jest bonus, ten podpisany jest bonus, tak nazywałem bonus roboczo, a to jest faktycznie bonus. No tutaj również mamy troszkę randomowego klocka, troszkę tak to wygląda, ale jakże ciekawego, są tu elementy, których nawet nie spotykamy w Lego. Znaczy spotykamy, ale chyba nie dokładnie takie, chociaż nie znam się na Minecrafcie, a to właśnie pachnie mi mocno Minecraftem, moi drodzy, mocno Minecraft. I mamy tu też wyrzutnię taką, co była w kiszy rożek, i mamy też stud shooter normalny. Mega ciekawa sprawa, no i został jeszcze bonus, ja tutaj zamykam już, to można powoli usuwać, bo to już nie będzie potrzebne. Zobaczmy, co mamy jeszcze w bonusie, w tej jakże ciekawej paczuszce, i tu mamy... Wow! Piłkarze! Ja dostałem kiedyś od Maćka te zestawy, którego nie potrzebował z piłkarzami. Przypuszczam, że to są ich kopie, bo poznaję te ryjce kobikowe. Fajnie, będę uzupełnienie, będą mieć swoich klonów. Kto wie, czy to się w serialu nie przyda, że ktoś ma swoich klonów. Super bonus, mega fajna sprawa. I choć wygląda to trochę jak chaos, no to kurczę, jednak kurczę, no dobra, jest to chaos i będę zaszukiwał. Piękna paczka, wspaniała paczka, wiele zestawów, randomowe klocki, zapakowane klocki, ciekawe klocki, no to będzie ciekawość. Tam jest ulotka, żeby widzieć, co to nawet jest. Mega super, ale kończąc list, przy okazji tej paczki chciałbym Cię poprosić o autograf WTF Kloca, Klocko Zabraj, Klocko Graura. Jeśli możesz, wyślij mi go na adres paczki. Pozdrawiam. Czy ja... Aha, rozerwałem adres paczki. Ale może się doczytam, jak nie, no to Ciebie napiszę, znam, wiem, kiedy jesteś na YouTubie. Natomiast to do mnie wysłał... Klocki Świat! Klocki Świat, kojarzę doskonale, naprawdę. On mi co praktycznie okazję wysyła naprawdę super paczkę. Więc Klocki Świat, dziękuję Ci bardzo za tą niesamowitą paczkę. Zobaczymy, co jeszcze mają inni. Ale będzie chyba ciężko Cię trochę przebić, mój kolego. Może pojedźmy dalej, bo tu będzie mało rozpakowywania. Ale gdzieś tu była taka paczuszka jedna, która już zginęła i jest tutaj pod stercą śmiecia. Sluban, dostałem od Abakusa właśnie na evencie. Zapraszam Was do tego filmu, byście obejrzeli. Już mnie niepokoją te slubany, bo mają z tyłu instrukcję. Wiecie, jak ja nie lubię instrukcji z tyłu na kartonie ani w środku. Powinniście wiedzieć, czy on za to dał serio 10 zł, Abakusie, czy ty za to dałeś dychę, serio? Troszkę byś przepłacił, ale nie oceniajmy, zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Także taki zestawik od Abakusa. Tak patrzę na zegar, bo muszę na obiad zdążyć, będzie przerwa w nagrywaniu. I może otwórzmy sobie teraz tą oto paczuszkę. To jest podpisane dół, góra, i ja nie jestem pewny, czy mogę tak tym robić, czy to celowo jest napisane góra, dół. Ale zgaduję, że otworzymy ją sobie tak, w ten sposób, więc... A jest znowu ten dźwięk. Nie wiem, co się stało, ale naprawdę, jak byłem mały, to nie miałem tu żadnych problemów. Wręcz się... Nie jestem ludźmi, tak powinien głęboko wejść. Wręcz się śmiałem z tego, sam maziałem po tablicy i kurde, było spoko, a teraz... Samo przypomnę... Wow! No! Jest tu intensywnie, ale przeczytajmy list, moi drodzy. Cztery strony listu, aż nie, no za pół, ale kolega tak wybrał kartkę. Klockowy Kacper. Od niego też już dostawałem paczki, także sami weterani póki co. Drogi WTF Kloc, wszystkiego najlepszego z okazji pierwszego urodzinka. No to już moja trzecia paczka do Ciebie. Widzicie, nie myliłem się, chociaż pierwszą średnio pamiętam. Coś mi miga. Do Ciebie jako twórcy. W paczce znajdziesz kilka rzeczy na kanał. Mam nadzieję, że Ci spodobają. Pozdrawiam, Klockowy Kacper. Szybko i na temat. Oczywiście też spoko, list idzie do mojej kolekcji listów, które, tak jak mówiłem, trzymam i będę trzymał do końca życia. Co znajdziemy w paczce? Mam, jest bardzo ciekawe, mam tu nowości, których ja na oczy nie widziałem. Dobra, i o ile jeszcze LB, Super Hero i właściwie nie wiem, czy my w środku znajdziemy Ironmana od firmy LB, czy w środku znajdziemy Spidermana. Znaczy, Spider-Man przypuszczam, że to jest z wszystkich zestawów możemy złożyć, bo to jest zbyt duży zestaw, by zmieścił się w tej paczce tu. No ale kurde, Iron Man? Wow, podróbkowego Iron Mana jeszcze nie mam. Mam Iron Venoma, ale Iron Mana jeszcze nie. Mega fajna sprawa z Iron Manem. A dalej znajdziemy, no właśnie, Sick Bricks! Okej! Ty już wiesz, o co chodzi i ja już wiem nawet, o co chodzi, moi drodzy. Sick Bricks, o to chodzi w nazwie dosłownie chore klocki. Tak jest, to dostałem od Klockiego Świata, dokładnie dwa takie klocki i tu Sick Brick, chore klocki. Jak to pasuje tematycznie na kanał, to jest po prostu masakra. Mamy tu minifigurki z tyłu przedstawione, ale ja to będę recenzował. Dodatkowo mamy tu aż dwie paczki Sick Bricków w środku. Nie wiem, o co tu chodzi z tym motaniem tego.
Możemy stworzyć 1200 charakter bloksów. No naprawdę ciekawy, jestem ciekawy, jak to się sprawdzi w recenzji. Ale spójrzcie, mam już 4 takie zestawy tym samym. No po prostu wow! Tak patrzę na godzinę, bo muszę na obiad zdążyć. Natomiast to nie koniec. Już na evencie tutaj mi kolega powiedział, co ja tutaj mogę się spodziewać, czego mogę się spodziewać. Mówił, że 3 paczki i 2 paczki naklejek. Kart. I są to karty Batmana i są to karty Ninjago. Ja kiedyś kart nie lubiłem. Ostatnio na bazowym kanale, pewnie jak możecie zauważyć, pojawia się więcej kart. Są macie tu odnośniki. Więc bardzo chętnie obejrzę te karty. Tym bardziej, że to jeszcze... jest w miarę grube, solidne, a tutaj jakby w ogóle jedna karta była w środku. No jestem ciekaw, co znajdę tam w środku. Moi drodzy, jadąc dalej, zostały mi 2 paczuszki tak naprawdę jeszcze do końca. Otworzymy sobie paczkę od Patryka. Patryk jest moim bohaterem, bo nie tylko w środku nie ma listu, ale i też nie chciał żadnego rozgłosu, nie chciał żadnej reklamy, po prostu dał mi tą paczkę z podpisem od Patryka i tyle. I nie chciał się tym pochwalić. Wow, super Patryk, jeśli to czytasz jeszcze raz, czytasz, o widzisz, to ci jeszcze raz dziękuję. No i cóż, otworzmy sobie tą paczkę i zobaczmy, co jest w środku, bo wygląda to jak jedna duża, naprawdę solidna paka. Ale najpierw muszę iść na obiad, więc zaraz wracam. Moi drodzy, jestem już pojedzony. Możecie mi wierzyć lub nie, ale raczej musicie mi wierzyć. Wracam z obiadu. Listonosz przyniósł mi jeszcze jedną paczkę. Jeszcze jedna paczka zdążyła dojść. No tylko jedyne co, nie będzie na miniaturce, ale jest nawet napis do WTF Kloca. No niesamowity, jak do ostatniej wręcz sekundy dochodzą mi tu od was paczki. Jednak no kurczę, nie będziemy tu sobie niszczyć teraz grafiku, planu i tak dalej. Otwieramy dalej w kolejności, w jakiej otrzymywałem paczuszki. Natomiast kolega pewnie jak oglądał filmik, był zasmucony, że jego paczuszki nie ma. A jest! Na styk, ale kurde, pamiętajcie, zawsze jak są jakieś urodziny, czy coś takiego, nie wysyłajcie paczek na styk, bo później dzieją się takie rzeczy. Gdybym ja nie nagrywał tego filmiku dziś o godzinie 3, to by nie było paczki, bym go nagrywał rano, bo oczywiście powiedziałem, że bym nagrywał go tego dnia, ale gdybym go nagrywał rano w południe, bo na przykład po południu mnie nie było, no to co kolego, twoja paczka by, no oczywiście byłaby na kanale, ale kiedy indziej. Dobra, nie będziemy teraz smusić sobie, udało się, ale pamiętajcie na przyszłość, w miarę szybko wysyłać. Ohoho! Ale to nie jest paczka na WTF Kloc. To są oryginalne Lego. No proszę tutaj. Patryk, ja myślałem, że ty mi jakiś chłam dajesz na WTF Kloc na urodziny, a ty mi dałeś porządne Lego. Kurczę, jeszcze nie chciałeś rozgłosu. Naprawdę Patryk został teraz moim absolutnie bohaterem. No dał mi oryginalne, spójrzcie, taką fantastyczną figurką. Co tu się właśnie odklockowało, moi drodzy? Jeden z lepszych prezentów, jakie dostałem od fanów. I to, kurczę, miało iść nie na ten kanał. Spójrzcie, no moi drodzy. Wow, wow, wow. Jestem w głębokim szoku. Ależ się nie mogę doczekać. Ależ to musi szybko polecieć na recenzję. Kurde, bez kitu. Chyba, że coś tam jest, kurczę, czekajcie, no ja nie wierzę, że to jest Lego. To pewnie jest podpucha i tam nie ma Lego. Tam będą podróbki, moi drodzy. Czekajcie, bo... ja nie wierzę, nie wierzę. Prawie się nabrałem, ale dobrze przewidziałem, tak jest. No nie powiem, kolega miał humorek, miał kolega kosmiczny humorek. No gratuluję humorku, ale co my to dostaliśmy? No to się, no się udało, to naprawdę się wkręciłem, naprawdę się wkręciłem, słuchajcie. SL Toys i coś, co nie mam pojęcia czym jest i nie wiem, czy chcę wiedzieć, co to jest, bo kurczę, to wygląda to kosmicznie dosłownie. Kapitan Ameryka, który no chyba kapitan Rosja prędzej, albo kapitan Rosja po roku w Rosji, albo kapitan Ukraina po roku w Rosji. No proszę, proszę, ciekawie to wygląda, no bardzo ciekawie, w cudzysłowie ciekawie to wygląda. Ale no laskoczonko było dobre i faktycznie nie ma żadnego listu, nie ma nic, no okej. I na deser jeszcze coś, na co się od dawna czaje, czyli to jest Jinrun, a tu też jest Jinrun, natomiast na Angry Birds też od dłuższego czasu się czaje. Jakoś tak nie było okazji ich kupić, bo no to było coś ciekawszego, chociaż no one wyglądają przezabawnie. Mega numer ci się udał, kolego, mega numer. Mega w ogóle śmiesznie to wyszło, faktycznie, kurczę. A ja już naprawdę, mówię, kurde, co ja dostałem, mówię, Legacy, mówię, kurde, no. Brodaty mnie nas pochwalił, że Legacy, a nie Legacy, no. Otworzymy więc kolejny list. I co mamy tutaj, moi drodzy? Najpierw wygrzebę... Jo, widzę, jest paczuszka.
troszkę przez kopertę ucierpiała. Tu jest mój adres XD, no, czyli będzie kolega chciał coś w zamian, oczywiście. Gdzie jest twój adres? Aha, dobra, wypisał kolega kopertę. No dobrze, kolega, to jeszcze nie wiem w sumie, nie patrzyłem, czy kolega, czy koleżanka. List, okej, okay. List również firmowo zapakowany. Czekajcie, tak otworzę, żeby go... Spokojnie, nie podarłem, bo list jest również na takiej minimalistycznej kartce. Ale okej, okay, why not, jesteśmy na kanale WTF. Cześć WTF Klos, oto paczka dla twojej urodziny kanału, mam nadzieję, że się spodoba. No zawsze się, no WTF wszystko się ma podobać, bo taki jest ten kanał. W paczce znajdziesz podróbkę Fortnite. No i jest tu podróbka Fortnite. Co to jest w ogóle? No jest podróbka Fortnite, klocki 818, ich jeszcze nie miałem, a wiedziałem, że takie istnieją, więc fajnie, fajosko. Dalej, kilka części do podróbek, koperta na autograf, dobra, czyli po prostu chcesz ode mnie autograf otrzymać, nie ma oczywiście problemu, otrzymasz go na naklejce, którą różnie rozdawałem w Historylandzie, naklejce z moją nową grafiką. A to będzie, pamiętaj, krótkozałóg, przepraszam, bo nie mam jeszcze swojego WTF-owskiej i jeszcze się nie dorobiłem, choć jest to najszybciej rozwijając się kanał u mnie po prostu w stajni, nie mógłbym powiedzieć. Jest adres i okej, to tyle ode mnie. Życzę miłego dnia. I to jest Lloyd i ty. Lloyd i ty też jest super ziomkiem. Bardzo często daje mi fajne komentarze. Widać, że mu się moje filmy podobają, a ja oczywiście takich fanów lubię najbardziej. Pamiętaj, nie pokaż adresu mojego. A jak widzisz, pilnuję, by tego nie zrobić absolutnie. Staram się nie pokazywać adresu, także na spokojnie i jeszcze w kopercie my znajdziemy. No jest dosłownie kilka klocków, dosłownie wydaje mi się, że trzy, kilka części, no dobrze, że nie napisać parę, bo parę to by była dwójka, a jest kilka części do tutaj do WTF-u, wow. No i ostatnia paczka, cały czas nie mogę wyjść z podziwu, dlatego majstersztyk, kolego, majstersztyk to był. Tutaj otrzymałem ją od Ryszarda, okej, okay. A może to, nie no, pisze, że to jest WTF, ale kolega zaznaczył, że priorytetowa i gdyby nie to zaznaczenie, kolego, nie doszłoby to, także no fuksem, rzutem na taśmę, rzutem na kloca bym nawet rzekł. Poszukajmy, tu jest oczywiście list, wyjątkowo gruby, jakby tu kilka stów było co najmniej w środku. I to nie w groszach, moi drodzy. Wyciągamy list, wybacz, tak targał, ale tak zakleiłeś tą kopertę, że muszę tak targać. Wyjątkowo długi list, moi drodzy, wyjątkowo, chociaż nie, pierwszy był dłuższy, chociaż spójrzcie, nie, duże literki, okej. Okay. List. Hej WTF Klos, to już moja druga paczka, jak mówiłem, to jest haul weteranów do ciebie, ale tym razem jest to paczka na pierwsze urodziny kanału WTF Klos. W paczce znajdziesz kilka luźnych klocków, jedną paczkę żelków Haribo. Fajnie, ja zawsze lubię, jak dostaję jedzenie, bo wiecie, jak umrę z głodu, to ten kanał daleko nie zajedzie, nie pociągnie. Kto go pociągnie? Nikt nie weźmie na siebie tego brzemienia, a przynajmniej nie radzę. Jedną paczkę żelków Haribo, było jedną saszetkę figurek Dromadryży, jeśli dobrze widzę, oraz figurkę Supermana od Jinny Ran. Pozdrawiam, Zielony Ninja. Zielony Ninja, bardzo ci dziękuję za tą paczuszkę. Jak najbardziej, ok, teraz pokażemy oczywiście, co znajdę w środku. Rzut na taśmę, mega, zaczniemy oczywiście od żelków Haribo. Tak mówię, przed chwilą byłem jeść, ale zaraz mimo wszystko ją tu sobie chyba wciągniemy jeszcze, bo żelki to można zawsze jeść, prawda? Mamy również, tak jest, tak jak kolego pisał, Jinny Ran, wyjątkowo z Jinny Rana, trzeci Jinny Ran dzisiaj nam się trafia. W ogóle fajnie, że mam aż tyle paczek od was, naprawdę jest to mega miłe, że aż tyle podróbkowych paczek mi tutaj wpadło. Batman również z drugiej strony, to jest ten, Bizarro, czy jak to nazywał, ten taki inny. Gram w LEGO DC Super Heroes na kanale growym, właśnie już kończę, możecie tam zajrzeć, a ja nawet tam zajrzę, zobaczę, jak on się nazywał. No i ostatnią rzeczą, jaką tutaj mam, nie więcej, przepraszam, skłamałbym. Tu mamy troszkę tego luźnego kloca, tu mamy Nie w takiej formie, to jest ta ninja, ninja Nia, zapakowana, no coś jak nowego, tylko po prostu bez opakowania, kolega mi wysłał. No i mamy, tak jest, wow, to jest coś ciekawego. Proszę, nie wiedziałem, że Dromader miał swoje saszetki z minifigurkami, teraz już wiem, moi drodzy.
Naprawdę dziękuję wszystkim bardzo za te piękne jakże urodziny na kanału. Dziękuję za tą trollową lopaczkę z Lego Ninjago, bo zaskoczyłem się mega po prostu, wow. A mnie jest ciężko zaskoczyć. Dziękuję za tak obfitą po prostu liczbę prezentów. Ja wam jeszcze raz tu zaprezentuję. Spójrzcie ile paczuszek. Tu paczuszka, 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 paczuszka. Kurczę, pełno paczuszek. Ale tu będzie WTF-u. Ale tu będzie, no miejmy nadzieję, choć de to brzmi syfu i dziadostwa. No sick bricks, mówiąc do tego powiedziałem syfu. Zobaczymy, co się okaże. Co to tutaj będzie. Na pewno będzie z tego dużo recenzji, bo spójrzcie, no sick bricksy może nawet na dwa rozdzielimy. W pierwszym obczajmy w ogóle, co to jest, bo wygląda naprawdę to interesująco. A w drugim otworzymy kolejne trzy, zobaczymy, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, naklejki 12. No i coś tu jeszcze 13, 14 się pewnie znajdzie. Daliście mi więc kontentu na spokojne kilkanaście tygodni, kilka co najmniej. Super, wow, cieszę się, jaram. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przez ten rok. Kanał się tylko i wyłącznie rozwija coraz bardziej do przodu, więc będzie tylko coraz więcej odcinków na tym kanale. Czy więcej odcinków, też nie obiecuję, ale będą lepsze już. Odchodzimy też nie tylko, będą recenzje, odchodzimy od tego. Będzie trochę więcej innych materiałów, co już wkrótce. Właściwie nawet już, no bo to już jest inny materiał. Także tu się na pewno trochę zmieni. Cały czas mówię, muszę inwestować merytorycznie też chyba w ten kanał, bo jest najszybciej rozwijającym się kanałem. Jeżeli mnie subskrybujecie i lajkujecie, to wam bardzo dziękuję. Jeśli tego nie robicie, to zróbcie koniecznie, bo jest to nie lada kanał i mało jest takich na polskim Lego klocko tubie właściwie. Dziękuję każdemu za paczkę, którym przysłał paczkę. Dziękuję każdemu, kto był ze mną przez ten rok. Jutro pamiętajcie Q&A i na pytania będę odpowiadał, które mi zadawaliście. Jutro Q&A, a później co? Mam tu kupę paczek z morza. Ależ tu się będzie działo. Dzięki za ten pierwszy rok i pamiętajcie, że będzie tylko lepiej, więc zostawiajcie łapki i subiki, bo będzie się działo. Dzięki, bye!